nasze rozgoryczenie i nasze zdenerwowanie jest tym bardziej spotęgowane faktem, że graliśmy w dziesiątkę, musieliśmy strzelić bramkę na 2-1 i dostaliśmy po naszej drzemce bramkę na 2-2. Powoli, szczególnie biorąc pod uwagę również fakt, że mogliśmy przyjąć, to jednak się nie stało. Aczkolwiek już jak ktoś powiedział przed meczem, to będziemy grać mecz, który wydaje mi się, musi podobać kibicom. Było naprawdę dużo ciekawych rad. Już nie mówię o przebiegu całego spotkania, ale tych punktów, po tym jak przybyliśmy na teren, ale ten był to naprawdę sekundy do pierwszego. Jak skomentujesz grę Wojtka Szczęsnego? Byliście fenomenalni. Wydaje mi się, że fenomenalnie do komentowania w pierwszej połowie pokazał naprawdę to, co zrobił w bramce. Jest niewiarygodne. Wydaje mi się, że dobrze, że ma przy sobie takiego mentora, jakim jest na niego w sensie jego tata.